Cześć, tu Aga. Witam Ciebie na moim kanale i zapraszam Ciebie dzisiaj na medytację wdzięczności. Jest to medytacja, którą możesz praktykować codziennie, na przykład rano. Możesz też ją praktykować w takie dni, kiedy wydaje Ci się, że wszyscy mają lepsze życie i wszystkim się jakoś fajnie udaje, a Tobie nie. Albo też takie momenty, kiedy wydaje Ci się, że Tobie się nic nie układa, że Twoje plany, Twoje marzenia się nie realizują. Więc jeżeli masz jakiekolwiek pesymistyczne dni, myśli, momenty w swoim życiu, to wtedy usiądź, włącz moją medytację i gwarantuję Ci, że ten nastrój, taki troszkę negatywny lub smutny, zmieni się. Zapraszam Ciebie, usiądź wygodnie. Możesz siedzieć na sofie, na krześle, na podłodze, tak jak jest Tobie wygodnie. Tylko bardzo ważne jest to, aby Twój kręgosłup był prosty. Ręce połóż na kolana lub znowu tam, gdzie myślisz, że czujesz, że jest fajnie, wygodnie i zamknij oczy. Najpierw skup się na tym, jak się czujesz teraz. Jak się teraz czujesz? Fizycznie, jak się teraz czujesz w swoim ciele? Bez oceniania, tylko po prostu powiedz sobie, jak się czujesz. Masz prawo czuć się tak, jak się czujesz. Skup się teraz na oddechu. Zaobserwuj, jak na Ciebie wpływa wdech i wydech. Postaraj się wykonywać oddechy równe z wydechami, czyli wydychasz powietrze tak długo, jak je wdychałaś. Możesz sobie na przykład liczyć do 4 przy wdechu i do 4 przy wydechu. Kiedy już Twój oddech jest równy, delikatny, zrównoważony, to teraz zapraszam Ciebie do takiego zastanowienia się, przypomnienia sobie 3 rzeczy w Twoim życiu teraz, za które jesteś wdzięczna. Powiedz sobie w myślach, za co teraz jesteś wdzięczna. Coś, co już teraz masz i nie chciałabyś tego nigdy zamienić, albo nie chciał. Może jest ich więcej niż 3. Jeżeli ich jest więcej, oczywiście znajdź czy 5, czy nawet 10, czy 100. Kiedy myślisz o tych rzeczach, zauważ energię, która jest w Tobie. Jak się czujesz z tą energią? Czy dobrze Ci jest myśleć o tych fajnych rzeczach w Twoim życiu? Jak się z tym czujesz? Zrób sobie w Twoim sercu takie miejsce, może to jest taka skrzynka, pudełko, szafka, cokolwiek. Wyobraź sobie takie miejsce, gdzie do tego miejsca, do tej skrzynki będziesz wkładała właśnie te rzeczy, za które jesteś wdzięczna.
Wyobraź sobie takie pudełko. Otwórz je. I teraz po kolei włóż te rzeczy tam, zachowaj je w Twoim sercu, za które tak bardzo jesteś wdzięczna. Niech one będą w takim pięknym miejscu, które jest bezpieczne. I niech tam na Ciebie czekają zawsze, kiedy będziesz miał ochotę sobie o nich przypomnieć. Włóż je delikatnie, z miłością, z szacunkiem do tego pudełka, tej skrzynki. Poczuj też energię, która Ciebie otacza, kiedy cały czas o nich myślisz, i zachowaj je w tej skrzynce. Możesz zamknąć, ale tak, żeby Ci było łatwo zawsze otworzyć, ale niech tam w tym miejscu będą wszystkie rzeczy, za które jesteś wdzięczna. Ta skrzynka, to pudełko jest w Tobie. Zabiera wszystkie rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Wdzięczna. I teraz codziennie Twoim zadaniem będzie do tego miejsca wracać. Przez kilka minut dziennie po prostu je przeglądać, odświeżyć, poczuć, delektować się energią tych rzeczy. Wszystkie rzeczy, za które jesteś wdzięczny, są teraz w bezpiecznym miejscu, w Twoim sercu, i za każdym razem możesz do nich wrócić. A mimo tego, że one są w tym miejscu, to zachowaj wokół siebie i w swoim sercu, w swojej aurze, tą energię związaną z tymi rzeczami, które już masz w swoim życiu. Poczuj tą energię, ona jest niesamowita. Nie ma wyższej energii niż energia wdzięczności. Kiedy jesteś wdzięczny, przyciągasz więcej rzeczy w swoim życiu. Bo ta energia wdzięczności jest tak pozytywna, jak działa jak magnes, wtedy jesteś w stanie przyciągnąć jeszcze więcej rzeczy, za które będziesz wdzięczna. Poczuj to. Weź jeszcze kilka wdechów, wydechów. I delikatnie otwórz oczy. Jak się czujesz teraz? Czy czujesz tą energię, którą sam stworzyłeś sobie, stworzyłaś? Energia wdzięczności, tak jak wspomniałam podczas tej medytacji, jest tak wysoką energią, że jeżeli chcesz cokolwiek przyciągnąć w swoim życiu, to właśnie poczuj tą energię wdzięczności. Wtedy, jeżeli czegokolwiek pragniesz, tą energię już sobie wyobraź, że już jesteś wdzięczna za tą rzecz, mimo że jeszcze ona nie jest przy Tobie, ale tak sobie ją głęboko wyobrażasz, bo wiesz, jak się czujesz, kiedy jesteś wdzięczna za to, co już masz, że możesz być już też wdzięczna, czy wdzięczny za to, na co czekasz. Mam nadzieję, że spodobała Ci się ta medytacja. Daj mi znać w komentarzu, jak Ci się spodobała, i zapraszam Ciebie do zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze nie jesteś, na moim kanale Aga Yoga. Dziękuję bardzo. Satnam.